Moim Państwa gościem w studio jest pan poseł Andrzej Dąbrowski, PSL. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Panie pośle, dawno pana u nas nie było, a wiele się w tym międzyczasie działo. Zacznę od prośby o skomentowanie zmian, które zaszły w rządzie. Czy ta rekonstrukcja, której dokonał Donald Tusk, ma szansę na jakieś osiągnięcia, czy jest to tylko zabieg kosmetyczny? No, miejmy nadzieję, że ma, tak by było lepiej dla Polski. My jako klub i ja też osobiście byłem zwolennikiem bardziej strukturalnych zmian, czyli likwidacji i łączenia pewnych ministerstw. Tutaj mieliśmy jedną strukturalną zmianę, połączenie Ministerstwa Transportu z Ministerstwem Rozwoju. No, mamy nazywaną w mediach superminister czy super wicepremier panią Bieńkowską. No reszta postaci i ciężko jest mi na dzień dzisiejszy ocenić. Minister finansów, oprócz tego, co na jego temat czytałem, jest dla mnie osobą mało znaną, chociaż z doświadczeniem, bo pracował w branży bankowej, więc na pewno zna się na tym, co robi, tylko znaczy, to będzie dobre dla finansów państwa, bo to nie to samo, co finanse banku. No to zobaczymy. Co do pani Kluzi Groskowskiej, ja mam swoje zdanie. Czekam na to, chociaż już pierwsze zapowiedzi tego, że będzie kontynuowała program poprzedniczki, czyli pani Szumilas, bardzo, bardzo mnie zmartwiły. No właśnie, to teraz skupmy się na tym ministerstwie i na jego pomysłach w pierwszej kolejności. Referendum w sprawie sześciolatków w szkole. Pan był za tym, aby takie referendum się odbyło? Tak, ja byłem za tym, żeby takie referendum się odbyło. Uważam cały czas tak i odkąd pamiętam, że rodzice powinni mieć duży wpływ na edukację swoich dzieci. No a tutaj niestety, ja to podkreślałem wielokrotnie już od dłuższego czasu, że pani minister Szumilas naprawdę dla polskiej edukacji zrobiła wiele złego. I no, moim zdaniem rodzice mieli prawo tu się wypowiedzieć do tego, czy ich dzieci powinny iść do takich szkół, jakie są obecnie w wieku 6 lat. Powinni też mieć możliwość wypowiedzenia się na temat całego systemu edukacji, no bo tak jak cały czas to podkreślam, na dzieciach nie można eksperymentować. Dzieci, młodzież to jest nasza inwestycja w przyszłość i szansa dla Polski. Jeżeli zaprzepaścimy tą szansę, to będziemy takim zaściankowym krajem w Europie. Argumenty, jakimi kierowali się pomysłodawcy tej reformy, to przede wszystkim to, że dzieci lepiej się będą rozwijały, jeżeli pójdą do szkoły, a z drugiej strony wprowadzamy przedszkola za złotówki i zabieramy wszelkie dodatkowe zajęcia. No dokładnie, właśnie tutaj to była bardzo przykra sprawa. Ja nie mówię, że dzieci nie powinny iść w wieku 6 lat do szkoły. Tylko rodzice powinni mieć wybór, czy posłać dziecko w wieku 6 lat, czy w wieku 7. Bo to rodzice wiedzą najlepiej, raz, jak jest przygotowane ich dziecko. Bo to nie chodzi tylko o same sprawy edukacyjne, ale również o te sprawy emocjonalne. A dwa, to rodzice wiedzą, do jakiej szkoły chcą posłać swoją pociechę i czy ta szkoła jest przygotowana. Czy tam jest odpowiednia kadra pedagogiczna, czy tam są odpowiednie warunki. Bo co z tego, że pobudowaliśmy place zabaw, czy że mamy świetlice, skoro nie ma opiekunów. I tam z jednej strony takie małe sześciolatki, pamiętajmy o tym, że tu miałeś dzieci rocznikowo. Ja mówię, ja wiem coś na ten temat, bo jestem z samej końcówki grudnia, no to właściwie musiałbym iść do szkoły w wieku 5 lat. Iść do szkoły w wieku 5 lat i przebywać w świetlicach, po zajęciach, czy podczas przerw z tą młodzieżą w bardzo trudnym wieku, czyli z młodzieżą gimnazjalną. Co do przedszkoli, moje zdanie jest tutaj też jednoznaczne. To był błąd. Sam zamysł w sobie może był i dobry, bo miał wyrównywać szanse, ale on niestety zrównał te szanse, ale w dół. Bo niemożliwość dopłat przez rodziców pozbawiała de facto dzieci korzystania z tych podstawowych dzisiaj zajęć, jak język obcy, czy rytmika, czy gimnastyka. No bo rodzic nie mógł zapłacić, tylko musiał tak albo się zwalniać, zabierać dziecko wcześniej z przedszkola, za które już przecież zapłacił, zawieźć na dodatkowe zajęcia, albo brać to dziecko po pracy i wieczorem wieźć na dodatkowe zajęcia, albo po prostu zgodzić się na to, żeby to dziecko się nie edukowało. A wiemy, że szczególnie języki obce, szczególnie te sprawy związane z ogólnym rozwojem, czyli gimnastyka, rytmika,
no, zaniedbanie tego w tak młodym wieku potem skutkuje już przez dalszą część życia. Utrudnia w każdym razie starty tym dzieciom. No właśnie, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę ogólnie o szkolnictwie, a także o gimnazjach, które pan poseł uważa, że też były złym pomysłem. Ja uważam, że tak jak mówię, jak wiele zamysłów reform, no bo reformy polegają na tym, że mają coś zmieniać, zamysł był dobry, chciano wyjść z tego systemu ośmioklasowego. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, gdzie mówiono o tym, że szkoła podstawowa będzie miała 10 klas. Zrobiono te gimnazje, ale jak wskazują no, opinie rodziców, opinie nauczycieli, no jednak to się nie do końca sprawdziło. Te dzieci mało mają czasu na zżycie się z danym miejscem, z daną grupą, bo najpierw jest szkoła podstawowa, potem jest gimnazjum, potem jest ta szkoła średnia, więc nie czują takiej więzi między sobą. I też gimnazja no, generują to, że te dzieci w takim trudno wychowawczym wieku i tego się nie da przeskoczyć. Mogą być najgrzeczniejsze dzieci, a jednak zawsze ten okres takiego buntu nastoletniego mają, kumuluje się w jednym miejscu i no, to rodzi wiele niepotrzebnych rzeczy. No, stąd mówię, przecież te filmy, które widzimy w internecie, w różnych telewizjach o tym, jak się zachowuje młodzież, co tam się dzieje, to w głównej mierze dzieje się niestety w gimnazjach. No to teraz trochę zmieniamy temat OFE. Trudny temat, bardzo dużo trudny. Opinii na ten temat. Pan znowu był przeciw. Nie, no nie byłem przeciw, wstrzymałem się od głosu, tak jak i przy kwestii janosikowego uważałem, że nie możemy krzywdzić naszego województwa w ten sposób na rzecz Mazowsza. Tak tutaj uważałem, że no... Ja jestem z tego pokolenia ludzi, którzy nie mieli wyboru, bo tak, w 99 roku zafundowano nam reformę, której ja musiałem obligatoryjnie przystąpić do OFE. Wmawiano mi wtedy, że będzie super. Ja wiedziałem, że super nie będzie, ale liczyłem na to, że nie będzie tak źle. Teraz zostało to przecięte, mamy wszyscy wrócić do ZUS. Oczywiście mamy wybór, możemy podjąć decyzję, ale wiemy, że jeżeli OFE będzie pozbawione możliwości inwestowania w obligacje, po tej całej nagonce, no, będą stawiali na fundusze wysokiego ryzyka. Ja mówię, ja bym to ryzyko podjął i z chęcią został w OFE, ale już na przykład moja małżonka jest zupełnie innego zdania i mówi, żeby nie warto tego ryzykować. No, mamy tu argument, że dostaniemy na pewno emerytury, tylko że te emerytury będą po prostu niskie. A ja uważam, że został popełniony błąd w 1999 roku. Źle to było przygotowane, bo zarobiły na tym najwięcej fundusze inwestycyjne, pośrednicy i obcy kapitał. I to był błąd. Ale już tyle lat w tym trwaliśmy, to może trzeba to było zmodyfikować w jakiś sposób, żeby te fundusze nie zgarniały takich pieniędzy na swoją bieżącą działalność, a nie na właściwie obligatoryjnie przesuwać nas do ZUS-u, no bo ja co do ZUS-u też mam naprawdę duże wątpliwości. Mówię to nawet nie jako polityk, ale jako człowiek, który przez wiele lat prowadził własną firmę i wie, co to jest ZUS i bałagan, który tam panuje. Szczególnie jak otrzymujemy prognozy naszych emerytur pod koniec roku. No tak, tak. Prognozy emerytur są zastraszające, no ale inne rzeczy też tam, no mówię, raz wydają oświadczenie, że się nie zalega, potem po jakimś czasie okazuje się, że człowiek zalega, więc musi coś dopłacać. No, stało się, jak się stało. Ja mam nadzieję, że no, nie będzie to z dużą stratą dla obywateli, dla Polaków. Trochę, panie pośle, pan się wyłamuje z szeregów partii. Czy pani redaktor, no, wyłamuje się z szeregów partii. Jeżeli są takie sprawy jak sześciolatki, o których ja od wielu lat mówię, że ta reforma nie będzie dobra nie w takim tempie, nie w takim momencie. Jeżeli mamy taką sprawę jak janosikowe, gdzie po raz kolejny mojemu województwu, czyli Dolnemu Śląskowi, zabiera się pieniądze. Przynajmniej, że rok temu zabrali nam ten podatek od kopalin, czyli właściwie podatek od KGHM-u. Teraz znowu mamy płacić, gdzie już i tak jesteśmy w tym roku partnerem, w przyszłym płatnikiem netto tego janosikowego, to jeszcze teraz nie dostaniemy 66 milionów, bo mamy zapłacić Mazowszu. No, dlaczego?
Ja pytam się dlaczego, przecież pamiętajmy, że te wydatki, te pieniądze, to nie są pieniądze, które mają być przeznaczone na inwestycje, tylko na wydatki bieżące. To będą pociągi dla Dolnoślązaków, to będą sprawy edukacyjne, sprawy zdrowotne, to wszystko miało być z tego pokryte. I no naprawdę w takich sprawach ja się czuję zdecydowanie bardziej związany z regionem i z moimi wyborcami niż z partią, bo tak jak mówię, no tutaj Dolny Śląsk jest po raz kolejny potraktowany w sposób nie fair. I tak jak mówiłem o OFE, no też staram się występować w pokoleniu tych 30-paro, 40-parolatków, którzy zostali najpierw do czegoś zmuszeni i teraz drugi raz niby mają wybór, ale ten wybór jest jednak iluzoryczny. No i takich małych, mało konkretów także w strukturach na Dolnym Śląsku, a wybory już za pasem, a właściwie tych struktur nie ma. Pani redaktor, ja na temat struktur dolnośląskich nie jestem upoważniony za wiele powiedzieć. Jest zarząd wojewódzki, jest wybrany prezes wojewódzki, są prezesi powiatowi. No, zarząd wojewódzki pracuje, bo ja bywam na prezydiach. Zarządy powiatowe, no to zależy od zarządu. Niektóre trochę więcej pracują, niektóre trochę mniej. No. Ale no, są przygotowania do eurowyborów, ale tak jak mówiłem, tu nie chciał wchodzić w rolę prezesa wojewódzkiego, bo to w jego gestii jest ocena działań członków. Będzie pan startował? Nie zamierzam. Nie zamierzam. No, premier mówił, że posłowie i ministrowie powinni. Ja uważam, że... Bardziej praca u podstaw. Bardziej tak? Praca u podstaw, jeszcze więcej doświadczenia tutaj na polskim podwórku, a może dopiero potem parlament kiedyś w dalekiej przyszłości, bo to powinno być dla ludzi naprawdę doświadczonych, którzy dobrze będą reprezentować nasz kraj. Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnę tylko, że rozmawiałam z posłem Andrzejem Dąbrowskim, PSL.